Położona na zachód od Lubartowa gmina Kamionka na stałe zaistniała jako gmina turystyczna. Położona na tak zwanym Małym Mazowszu, jest miejscem często odwiedzanym przez pojedynczych turystów oraz grupy zorganizowane. Gmina częściowo znajduje się na obszarze Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Na turystów czeka tu wiele atrakcji architektonicznych. Niepodważalną perełką architektury gotyckiej w samej Kamionce jest murowany kościół parafialny pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, pochodzący z końca XV lub początku XVI wieku. Unikat w skali województwa stanowi położona przy kościele parafialnym kaplica grobowa rodziny Weissenhoffów o kształcie rotundy. Kolejnym istotnym obiektem architektonicznym jest kaplica Zamojskich, znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Kamionce. Obok obiektów sakralnych w gminie Kamionka można natrafić na świeckie perełki architektoniczne. W miejscowości Samoklęski znajduje się remontowany pałac Weissenhoffów z epoki rozwiniętego klasycyzmu. Na terenie gminy znajduje się słynne na skalę światową Muzeum Zamojskich w Kozłówce, składające się z zespołu pałacowo-parkowego. W 2011 roku otrzymało pierwsze miejsce na liście 7 nowych cudów Polski. Przy pałacu znajduje się kaplica, której wnętrze wzbogacają witraże i organy. Oprócz niewątpliwie pięknych wnętrz pałacowych z niezrównanymi eksponatami muzealnymi, na uwagę zasługuje również zespół parkowy. Piękne ogrody oraz unikatowe drzewostany połączone w harmonijną całość z zespołem pałacowym tworzą jedną z głównych atrakcji turystycznych Lubelszczyzny. Niewątpliwym atutem pałacu w Kozłówce jest jego położenie w sąsiedztwie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Gmina Kamionka oferuje także spore atrakcje dla wędkarzy. W miejscowości Samoklęski funkcjonuje gospodarstwo rybackie. W Wólce Krasienijskiej znajdują się także stawy wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Na terenie gminy zorganizowano dla podróżnych wiele miejsc postojowych, a także gospodarstw agroturystycznych. Całe rodziny znajdą tam coś dla siebie. Aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych jest dewizą właścicieli gospodarstw. Nieodłącznym elementem turystyki jest baza noclegowa. Zarówno gospodarstwa agroturystyczne, jak i restauracje oferują turystom noclegi na wysokim poziomie oraz smaczną kuchnię. Na terenach gminy Kamionka można odnaleźć lokalnych twórców i artystów. Jednym z nich jest pan Jan z Bratnika, który posiada prywatne muzeum z trofeami myśliwskimi. Oprócz poroży, kłów dzika czy wygarbowanych skór, w muzeum znajdują się meble wykonane z najbardziej okazałych poroży. Odwiedzając gminę Kamionka, można aktywnie wypocząć, zwiedzając, otrzeć się o historię oraz zaznać przyjemności spokojnego wypoczynku na świeżym powietrzu.